Jestem najlepszym grapplerem w Fame MMA. Aktualnie tak. Ja potem długo, długo nic i pretendent do pasa 77. Nie. Jestem w stanie bronić dwóch pasów w przypadku wygranej. Tak. Arek nie zasługuje na walkę o pas. Nie. W sensie, że zasługuje. Jestem bardziej inteligentny niż Arek. Tak. Często zgrywam pozory głupka, a naprawdę jestem mega mądrym gościem. Tak. Arek to jeden z moich łatwiejszych rywali. Nie. Mam silniejszą psychikę od mojego rywala. Tak. Arek jest nudziarzem i nie nadaje się do frików. Tak i nie. Co to znaczy? Że jest nudziarzem, ale nadaje się do frików. Gdyby nie friki, mógłbym edukować młodzież w dziedzinie fizyki. Nie. Czemu? Bo raczej właśnie dzięki frikom, wiesz, to poszedłem, nie? Znaczy, no może nie, a może jednak oj, tak. Ale to, nie, nie, może tak, niech będzie tak, niech będzie tak. Oglądałem twoje poradniki na TikToku i są zajebiste, dużo ludzi właśnie mówiło. Nawet sam pokazywałem moim chłopakom gdzieś tam, z którymi pracuję, że ty zobacz, co wie. No tak, tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, gdyby nie friki, nie miałbym fejmu, żeby to w internecie robić. Tak, tak, tak. No, ale w szkole byś uczył. Ale na przykład miałbyś ambicje. Nie chciałbym uczyć w szkole. No, korepetycje mógłbym dawać, ale w szkole na pewno bym nie chciał uczyć. Nie uważam, żeby to było coś. Wolałbyś dawać korepetycje męskiemu gronu odbiorców, czy raczej kobiecemu gronu? Wiesz to co? Chyba pytanie retoryczne. Niby wiesz. Wolałbym wiadomo, że żeńskiemu gronu odbiorców, ale oba byłyby satysfakcjonujące. Dobrze, dostałem bardzo ważną informację z reżyserki, trochę się zawiesiłem, bo tutaj chodzi o logistykę pomiędzy naszymi częściami, już wszystko wiem. Arku, teraz ty. Tak. Wiewiór nie jest tak dobry, jak go opisują. Nie. Że jest. Zdobycie pasa w kategorii 84 to formalność. Tak. Chciałbym odebrać pas wiewióra kategorii 77 kg. Tak. Nie jestem nudziarzem, to Max jest o wiele nudniejszy niż ja. I tak, i nie. Co znaczy? No zależy w jakich sytuacjach, wiesz, ja teraz akurat sportową walkę, co ja mam tutaj na siłę, wiesz, pajacować będziemy w oktagonie i zobaczycie naprawdę fajne rzeczy. Okej. Okay. No ale wiesz, odpuściłeś to, co mogło być ciekawe i tak dalej, ostatnio, jeszcze jak się wcześniej mieliśmy bić, a wiesz tak? Co, ale to wtedy... Zrezygnowałeś z tego. Ale to mówiłem ci, że zrezygnowałem, bo już wiedziałem wtedy, że kurwa mam kontuzję i nie wiadomo co się stanie i miałem wiesz, beret z tyrany, dlatego tak się stało. Ale nie, stary, ja dalej mi się podoba bycie prezesem Polskiego Związku Free Fightu, więc kurwa, to jest, może być aktualne, tak. No ale teraz to już takie, wiesz, naciągane będzie, odgrzewany kotlet, a wtedy to miało moc. Ale kto się podszywa, widzieliście, kurwa, ten, że oficjalny ranking Polskiego Związku Free Fightów i tam numer jeden jest Tyburski, ja chyba mam trzecie miejsce, ty jesteś drugi. Okay. Ale że jest co? Wypuszczony ranking. Aha, ranking. Tak, ranking. Per. I zatwierdzony przez prezesa. No właśnie, ani nie przeze mnie, ani przez ciebie. Tak, że to jest, podtrzymają się trzeba jaźni. Alan znokautował wiewióra efektownie, ale ja zrobię to lepiej. Lepiej? Co to znaczy lepiej? Znokautować to znokautować. Wygram walkę. Czy to efektywniej? Nie wiem. Nastawiam się na wygraną, nie na efektywniej. Na efektywniej to ciężko jakieś kurwa koślawe kopnięcie. Takie koślawe kopnięcie wyprowadzić to ciężko, to się nie da. Tak znokautować wiewióra bardziej efektownie niż zrobił to Alan Kwieciński, to myślę, że jest naprawdę nie lada wyczyn, tak? W każdym razie przejdźmy do następnego. Mam silniejszą psychikę niż wiewiór. Tak. Trenuję już tyle czasu, że wiewiór nie zaskoczy mnie graplersko. Tak. To będzie moja najcięższa walka w karierze. Tak. Wiewiór, gdyby nie fame, to robiłby... Pewnie byłby tym nauczycielem od fizyki, no. Nie, no nauczycielem albo, to raczej albo nie. Albo co by robił? Menadżer pewnie spotkałoby się go gdzieś tam w Trójkącie Bermudzkim we Wrocławiu i tam... Poszedłby na pewno coś związanego z fizyką, ale na pewno nie byłbym nauczycielem. Nie, z chemią nie. Już czekam na komentarze, ale miałby tylko tak lub nie, a to miałby... Dobra. To co by robił? No właśnie. No w sensie ty dobrze, nie? Ale tutaj akurat było takie tak. Pytanie. Aha, dobra. I got brought in Atlanta, she's a Dodine family.